Halo, halo, dzień dobry albo dobry wieczór, zależy kiedy oglądacie. Witam wszystkich na YouTubie. Witam Chyba też już się czat. za to nie Czas na gniewam. drugi odcinek. Sani, miałem 15 lat. Powinienem był się domyślić, że w ciągu roku trafię do paki. A, od razu zrobię jedną nie rzecz jeszcze. W tym pyk, pyk. Poza tym wyciągnąłem cię, co nie? Zawsze cię wyciągałem. Niech ci będzie. Panie Sali, w którą stronę teraz? Tu? Tu? Odblokowano nagrodę. Dobra, tędy. Tam jest, jak w notatkach Lawrence'a. Miej więcej wiary we mnie, Sali. Wiecie, jaka jest najprzyjemniejsza rzecz? Oczywiście nie pamiętam, żeby na mapie był Jar. Pewnie pojawił się tu niedawno. Jaka jest najprzyjemniejsza rzecz? Dobra. Z piątkowych live'ów z Food Champions? Jak odpalam Uncharted. To fletnia pana? Dobra. Tędy. Patrz pod nogi. O kurde. No nie wiem, młody. Na pewno jesteśmy w dobrym miejscu? Zamek Krzyżowca powinien być starszy. Ten mi wygląda raczej na renesansowy. Zaglądałeś ostatnio do moich książek, co Sali? Lawrence pisał, że pierwotnie zamek wzniesiono w XI wieku. Resztę dobudowano później. Wygląda niewyraźnie. Patrz, Sali, twój pierwszy wóz. No nie, Auburn z 1927. Tak? A co to, panie czarodzieju? Ozdoba. W złym guście. Rycerz pan na zamku, Lord Godfrey, wrócił z krucjaty w XII wieku. Według Lawrence'a ze starego zamku pozostała tylko kwadratowa twierdza i ogrody. Jeśli Godfrey przywiózł z Arabii jakieś tajemnice, to znajdziemy je właśnie tam. Spróbuj przez te drzwi! Nic z tego? No nie, nie przejdziemy. Co powiesz na okno nad tobą? Nie chcę się pokaleczyć. W porządku, dobra robota, młody. Zaraz wracam. Będę tęsknił. O, jaka maszyna do szycia. Butik można było otworzyć normalnie i sprzed... A, nic nie będę mówił. Cholera. Ale bolało. Hej, mały, tutaj. Spięty łańcuchem. Okej, odsuń się. Przestrzelę zamek. Upewnij się, że przestrzelisz tylko to. Powiedziałem zamek. Złota kłódka. Powodzi się, widzę. Wszystko dobrze? Okej. Musimy się przedostać z szato do ogrodu. To tam jest stara twierdza. O, co za widok. No to byłem tyle co tam. Nie otworzę, przeszkadza mi ta cholerna belka. Trzeba ją podważyć. Dasz radę tam wejść? Spróbuję. Gdzie tam? Tam na górę? Hej, pomóż mi to podnieść. Proszę bardzo, powinno starczyć. Uważaj tam na siebie. Wszystko przegniło. Te żyrandole są chyba na jakimś bloczku ze sznurem. Ta, chyba tak ściągają je na dół do czyszczenia. Hej, patrz, tam jest jakiś mechanizm. Ty, ja nie zauważyłem, ale... Muszę się jakoś przedostać. No około chyba.
Chociaż mam pomysł, jakbyśmy zrobili... Nie, tak nie. Stąd by można skoczyć na żyrandol. Nie wiem, jak on tam doskoczył, ale doskoczył. Mam pomysł. Jest super! Ta. W ogóle uważacie, że dwójka jest lepsza fabularnie, czy trójka? Chyba cię odbiło. Uważaj, to się chyba nie trzyma sufitu za mocno. Dobra. Czwórka, dzięki. Sidior, ty to jesteś jednak pomocny. Dobra, idziemy. Dobra. Mam. Proszę. Jestem. Pytanie tylko, w czym? Czy to maszyna do popcornu? Okej, zobaczmy, czy uda nam się wejść do wieży. Hej, Nate. Prostokątna wieża. Wygląda na starą. Tak. Pasuje do opisu z notatnika Lawrence'a. To musi być to. Ładnie. Dzięki. Tutaj można wyjść. Jaki spokój, cisza. Nie trzeba zabijać 25 żołnierzy naraz. Chyba uda się przejść tędy. Tak. Tak. Chodź. Uważaj. Dzięki. Nie, dzisiaj już bez FIFA, już graliśmy. To, co się powkurzałem, to moje, także... Hej, Nate. Czy to nie jest ten sam symbol zwierzy? Tak. To musi coś znaczyć, nie? Może to tajne przejście? W kominku? Czekaj. Zbyt oczywiste, nie sądzisz? Tak, to zbyt proste. Ale mamy czterech gości ustawionych, czterech rycerzy po bokach. Gdzieś to już widziałem. Coś mi nie pasuje w tych zbrojach. Chodź, zerknij na to. Podstawy są obrotowe. Ciekawostka. A czy Lawrence coś o tym pisze? Sprawdzę. O, ma. Jest. Patrz, uważaj. Czterech rycerzy. Z toporem, tarczą, mieczem i korbaczem. Tak jak ci tutaj. Może obróćmy każdego rycerza tak, żeby patrzył w dobrą stronę. No tak, ale jak je ustawić? Z tarczą patrzy na topór. Czyli tam. Z toporem patrzy na tarczę. Czyli odwrotnie. Dobra. Sobie tak patrzą na siebie. Z tą pałą patrzy na tarczę, czyli ten.
Musi być z tym jakiś myk, jakiś wzór. No i jest. Pięknie. No proszę. Tajne przejście. Okej. Ja pcham, ty ciągniesz. Na trzy. Gotowy? Chwila. Raz, czyli dwa, ciągnij. Raz, dwa, trzy, ciągnij. Po prostu ciągnij. Mam. Nate? Nic ci nie jest? Ta, będę żył. Nie dam rady tam wleźć. Muszę iść tędy. Jasne. Tylko uważaj na siebie. Dobra. Mam nadzieję, że jest tu druga strona. Co to za hałas? O, chyba damy radę się przecisnąć. Jeszcze pająki, ble. Co to? Jak ktoś ma arachnofobię, to przepraszam. O, się... No przecież... Światło. To dobry znak. Wyjście. Dzięki Bogu. Dobra, chyba dam radę się tam wspiąć. Hadrat, niech to. Kurde, no byś go wciągnął. Oni gdzieś tu są. Odszukać ich! Muszę ostrzec Saliego. No, weź go wciąg. Puść. Po cichu ich załatwię, spokojnie. Mam taką broń. No jak ja mam to zrobić po cichu, jak oni tu stoją? Chyba nadupcają na mnie dobrze. Obij sobie chyba. Z shotgunem na plecy? Ty gnoju. Dobra, pierdzieli was. A, bo to miałem zakaczę zrobić, ale mi nie wyszło. Co za gnoje od tyłu podchodzą? Panie, tak się nie robi. Dobra, to bierzemy.
sobie zupełnie. Ups. Przyprowadzili swoją małą armię. Najgorszy dźwięk ever. Ale ten pistolet nie oddaje w tej części. Aż przykro. Chłopaki, ammo potrzebne. O, dziękuję. Dziękuję. Gdzie? Dzięki za prezent, chłopaki. Tego się nie spodziewałem. Dobra, tędy. Dobra, skurczy. Jest pełno granatów znów. Kurde, trochę przypał, bo ich tu jest sporo. Tak jest. Musieli nas śledzić, no bo jak inaczej? Kurde, czat powiem wam, że sporo ich tutaj. Kurczę, nie pamiętam ile za Soundbar dałem. Ale to jest Sandblaster X Katana chyba się nazywa. Możesz sobie wpisać. Piękny ryj. Chłop z shotguna strzela sobie. Tam są wieże. Musimy wejść do środka. Super. Sally, pomóż mi z tymi drzwiami.
Dobra. No dobra, to którędy? Nie jestem pewien. Może spróbujmy zejść na dół. Czemu na dół? Czy dużo ci ominęło? Z 20 minut. Patrz na to. To jak to jest możliwe? Saulia. To człowiek Talbota. Były człowiek. Niemożliwe, dopiero co tu przybyli. Tak, ale co mogło się z nim stać? Nie, co z niego wyssało, kurde, całą życiową energię? Nie mówcie, że w trójce też są beboki, no nie. Myślałem, że koniec. Tu coś jest. O nie. Płytki się wciskają, gdy na nich staniesz. Stanę tutaj, żeby przypadkiem na coś nie nadepnąć. Dobry pomysł. Dementor. Dobra, ale pani kolego, jak tam? Lorenz coś o tym napisał? Sprawdzę. Po prawej stronie. Że tu? Może trzeba po nich przejść w odpowiedniej kolejności. To kurde też wiem. Dobra, zróbmy tak. To później czerwone. Nie, czekajcie. Później czerwone, zielone. Czerwone, a potem zielone. To ciekawe, jak ja to zrobię. Nie. To musi być ścieżka, Nate. Jeśli wejdziesz na płytki w odpowiedniej kolejności, coś się stanie. Cztery razy czerwony i trzy razy X? Tak by to było? No to raz, dwa, trzy, cztery. Teraz idziemy na X. Trzy razy X, a potem mam wyjść na ten niebieski. Raz, to jest tak. Raz, dwa, trzy. I niebieskich mam cztery, żeby wyjść później na X. Raz, dwa, trzy, cztery. I dwa x-y na trzy wychodzące. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Tu. Kurde, jest git. Udało się. Ale rozkmina. Egipskie ciemności. Poświecisz nam? Dobra. Wow. To chyba jakieś laboratorium. Daj więcej światła, Sali. Jasne. Daj więcej dymu. To chyba laboratorium alchemiczne. Dziękuję za... Dziękuję. Moment.
Czy to miejsce coś ci przypomina? Tak, tę kryjówkę Marlowe, skoro o tym mowa. Sally, to laboratorium Johna Dee. Tak daleko? We Francji? Pewnie prześledził wskazówki, cofając się do krucjat. Tak jak Lawrence. Hej, patrz. Znowu pismo sabejskie. Ale co to za symbole? Chciał chyba coś odszyfrować. To jakaś wiadomość napisana po henochiańsku. Dasz radę to odszyfrować? Spróbuję. Ołtarz strzeże wejścia do zaświatów. Używał magii do wywoływania duchów. Tak, albo w ołtarzu znajdowało się sekretne przejście. Pod ołtarzem bardziej. Dobra. Pomóż popchnąć. Ej, popatrz tylko. Łebski skubaniec. Dziękuję ci. No proszę. Sally, daj ogień. Tak. Micharu, dziękuję bardzo za suba, tylko teraz mam zawiadomienia wyłączone. Któregoś dnia będziesz musiał zadbać o własne zapałki. O czym ty mówisz? Chyba naprawdę nie chcieli tu czegoś wpuścić. Albo wypuścić. Pomóż mi z tym. Mam. Proszę bardzo. To chyba krypta rodzinna. Twój kumpel Godfrey gdzieś tu leży? Dobrze by było. Jeśli wiedział cokolwiek o Atlantydzie pustyni, zabrał tę wiedzę do grobu. Więc znajdźmy jego grób. Właśnie. Zobaczmy. Chciał chyba rozwiązać zagadkę, ale mu się nie udało. Okej. Czyli co? Dobra, najpierw zobaczmy. Nie podpowiadajcie póki co. Najpierw zobaczę, gdzie to muszę zrobić. Nie pamiętam tej zagadki, że się męczyłem o drugiej w nocy z tym. Nie, właśnie, a jest pierwsza w nocy, więc kuźwa. Co tu się zmienia w ogóle, jak to kręcę? Zobaczmy. To? Średniowieczny teleturniej? Całkiem złożone. Tak. Masz coś? Żadnej z tych krypt go nie ma. Nie, nie. Jego grobowiec byłby ukryty. Tak sobie mogę to wybrać. Szukaj dalej. Dobra. Rozumiem, tylko najpierw muszę zobaczyć. Najpierw to B jakieś. B. Znajdźmy to. Gdzie to B zasrane? Jest w drugą stronę, ale w tą stronę? O tu. Aha, tu się przełącza elementy. Dobra, gościu. No to teraz ja wszystko rozumiem. Weź mi z tym smokiem tu. A szkoda, że nie mam podglądu. Chwila, muszę zrobić kuźwa tego zdjęcia, bo zapomnę 100 razy. Pokaż mi to. Pokaż mi to. Jedno i drugie. Hello from Mexico? O kurde. Hello from Poland, my friend. Czekajcie. To B.
Tutaj musimy dodać. Tu jest zesrany orzeł. Aż sobie siedzę wygodnie i będziemy to kminić. Dobra, idziemy kręcić. Pytanie, co ja mam z tym zrobić? Puste. Ten orzeł ma być w środku. Nie wiem, czy muszę pościągać te litery, czy co, o co chodzi? Kurde, no. Rock Metallica. It's not that easy. It's difficult. W dół tego nie mogę dać. Spokojnie, jest czas. No, to bym chętnie na przykład... Ja myślałem, że mogę zbierać te liczby, ale nie mogę. A, źle. Ale jakie mam tutaj przenieść rzeczy? Tu nie ma nic. O, tu coś było. Aha! Czyli to ma być na czymś takim. Lew ma być na czymś takim. Dobra, chwila. Lew. Widzę go. Ma być tu. Dobra. O ile dobrze to zacząłem kminić, to zobaczymy. Orzeł ma być na czymś takim. Nie, tutaj. Tu. To nie jest rąb przecież. I teraz został... To na coś takiego. A gdzie jest koń? Pod każdym kątem będziesz widział inaczej, stojąc na kwadratach? O kurde, no to zajebiście. Ty, bez kitu. Każdy mi pokazuje co innego. Czyli muszę patrzeć na to. Rozumiem chyba już teraz. Już chyba rozumiem. Chyba... Nie mówcie. Ja sam. Gdzie jest pieprzony orzeł? No. Orzeł musi mieć obok siebie. Musi być wyżej, niżej tego, obok mieć B i to. Więc tutaj bym zostawił orzeł. Orzeł, orła. Koń tutaj. Puste w górę. To był koń. Tu powinien być koń w takim razie. Orzeł.
to nie koń? Jak to kuźwa nie... A, to nie koń, shit, to nie to, okej, okej, okej. Tu jest koń. Tu jest to drugie. A pokażcie mi teraz... W takim razie, co jest przy lwie? Lew jest nad takim czymś. Chyba. Czekajcie, bo z której strony to patrzeć na to trzeba? No, porąbana zagadka. Tu jest dół, czyli to jest to, co jest ponad. Ponad jest ten X, tak? Tak. Czyli bliżej ściany jest to, co jest ponad. Czyli tutaj jest ponad. To takie coś. Ponad gryf, ponad. Tam na H chyba bym dał. Tu bym to dał. Co myślicie? Tak mi się wydaje. No to wiem, jak to... Dali mi podpowiedź dobrą. I zostało mi ostatnie, koń. Trójząb. B. Księżyc. Trójząb. B. Kuźwa. Trójząb jest tu, B. Tak, ja wiem, że jeszcze jedno i że został mi... To mi zostało, nie? Ty, chciałem na górę, niechcący zrobiłem. Mam! Dobra robota, młody. O, fuck. Zachęcające widok. Nie chciałem sobie tam przejechać. Uważaj. Ty, no bez kitu. Godfrey, jak nie ma? Tenże sam. To tutaj. Potrzymaj, dobra? Dobra. Patrz, to chyba jakiś amulet. Coś tu jest napisane. Chcesz to zrobić przy zawiszy? Aha. To pismo sabejskie. Pasuje do starożytnego Jemenu. Tak. Z miejsca, gdzie Francis Drake wylądowałby w XVI wieku. Może to być nazwa miasta. Tak, sprzed 3000 lat. Bez reszty inskrypcji nie będziemy wiedzieli, gdzie szukać. Miejmy nadzieję, że druga połowa jest w Syrii. I że Cater i Chloe ją znajdą. Oho, nie jak zawsze. Tego robić. Cholera. Dobra robota, panowie. Harris, proszę odbierz panu Drake'owi artefakt. Właśnie, Harris. Weź go. Nie warto za niego umierać, prawda? Twój przyjaciel też tak sądzi. Dalej, Nate. Czy podoba mi się online Uncharted? Nie. Dalej, nie.
Pamiętam, kiedyś grałem Elipa. Co to było? O Boże. O kurde, co to jest? Pionki. Zostań w świetle! Bierz go! Szybko! Weźcie to! Weźcie to! Weźcie to! Jak zostałem Spider-Manem? Część pochodnia trzecia. Pochodnia się wam dopala. Życzę powodzenia. Dusza, człowiek. Prawda? Dobra. Szybko musimy się stąd wydostać. Trzymaj się blisko. Niech to! Pochodnia się kończy! Musimy się stąd wydostać. Chwila. Na górze. Podsadź mnie! O, skacz, podaj skacz, mi rękę. Może jest jeszcze chodź, duży pająk? Tutaj! Są wszędzie! Sorry, dawaj! No, musimy spadać! Ruszaj! Nate! Chodź tu! Boże, przełażę przez sufit! Biegnij! Ale od kiedy pająki biegają za ludźmi i chcą ich zjeść? Są szybkie! Dawaj, Nate! Tam! Mam cię! Skacz! Zdejmij! Niech to! Jesteś czysty. A ja? Obróć się. Wszystko w porządku. Nic nie jest? Chyba tak. Lepiej tam nie wracajmy. Słuszna myśl. Jak krzyknął. Trzeba znaleźć jakieś wyjście. O, za wysoko. Dobra. Może uda mi się przejść. Uważaj. Dobra. Spadnę razem z tym zaraz. Zaraz rąbnie! Wiem! Może być! Zgodnie z planem! Tak miało być, no bez kitu. Znaleźć drogę w dół. Co do kropelki? Oni to chcą spalić wszystko. Co oni wyprawiają? Spalić tę całą budę! O nie. Sali, musimy stąd spadać. Sali się już strzela pewnie. No bez kitu. Cholera!
I co, już nie mogę tutaj wyjść? Źle idę, o co chodzi? Ej, kurde. Nie! Proszę, nie! Nie! Szukałem miejsca, gdzie przejść. Może żrandol? Aha, to czemu wcześniej mi nie pokazało tego? No. Szybciej! Czekaj, idę! Jeszcze spadł. Ja pierdzielę, on też. No szybciej! Czekaj, idę! On przyjdzie do mnie, no dobra, chodź. Masz coś z błędnikiem, idziemy! Szybko! Sali, możesz się ruszyć? Podsadzę cię! No już! Cholera! No, jak bierzemy na normalu. Tutaj nie wyjdziemy. To na nic! Łapka! Musi być stąd wyjście. No już jest. Tędy! Dawaj. Musimy się stąd zwijać. Świetnie. O kurde. Świetnie! Już lecę! Patrz pod nogi! Góra, podskocz! Jeszcze! O kurde, no wybij się! Ale skrypcyki ładne. A cholera! Zamknęli nas jeszcze. Oj, ten shotgun jak mi wjechał tutaj, to już bez szans, bo... Kurde, nie mogę.
Ale to było głupie. Biegiem do drzwi! Czy ich więcej, czy tylko ten? Chyba tylko ten. Ty! Tam! Sali się nie czai od razu. Utknął. Kurde. Niech to! Sali, utknąłem! Pomóż! Padnij! Dzięki. Dobra. Idziemy. W lewo skocz! W prawo, przepraszam. W bok. Co jest? Uważaj! O, teraz się udało, dobra. Nie chcę skoczyć. Pomóż! Chodź! Dawaj, daj ruchy! Trzymaj się! Już idę! Dobra, mam cię! Trzymam! Idź! Idź! Dawaj dalej! Dawaj, Nate! Byś tu szybę wybił, to by było git. Fuck, ilu was tu jeszcze? Sali, ale byś dostał jeszcze tak. Drabina. Chodź! No. Albo jej nie ma. Dawaj, Sali! Wytrzymaj! Jasna cholera! W górę idź, no. Ruszaj! Uważaj, Nate! O mój Boże! Ta cholerna wieża się wali! Biegiem! One zarobiste sekwencje z emisji. Kurde. Fajnie, że mi się kamera obróciła. Ej, czasem są takie fajne tutaj, nie? Uważaj, Nate! O mój Boże! Ta cholerna wieża się wali! Biegiem! Ruszaj! Biegnij, Sali! Jasna cholera! Dawaj!
Człowieku, upiekła się na mnie? Wszystko gra? O tak, cudownie. Czekaj, moment. Zapominasz, że jesteś o ćwierć wieku młodszy. Oj, tam jesteś silny jak woł. Poza tym, po co pośpiech? Myślą, że spłonęliśmy. Prawie mają rację. Szczerze mówiąc, trochę się pogubiłem. Przypomnij mi, czemu to robimy? O nie, nie, nie. Jak masz walić gadkę, że jesteś na to za stary, to sobie daruj. Nate, oni naprawdę idą na ostro. No i co? Chcesz dla ich wygody odwalić kit? Ale kto tu mówi o odwalaniu kit? To przestań gadać, jakbyś już stał nad grobem, dobra? Słuchaj no. 20 lat chroniłem twoją dupę. Nie mam zamiaru rezygnować. Jak widzisz. Chcę tylko wiedzieć, że to, co robimy, ma jakiś sens. Widać, że twoja duma strasznie ucierpiała. Nie myślisz trzeźwo. Nie tego cię uczyłem, Nate. W ten sposób dasz się zabić. A! Niech to. Ach, oszaleję. Przez ciebie wszyscy zginiemy. Oni. Co? Cutter i Chloe. Sali, jeśli nas ktoś śledził. Lera, to ich pewnie też. Musimy ich ostrzec. I pędzić do Syrii. Mam nadzieję, że pamiętasz, gdzie stoimy, bo całkiem się pogubiłem. Nie mogę się do nich dodzwonić. Coś jest zdecydowanie nie tak. No to kiedy otwierają? Mamy parę godzin, nim przyjadą pierwsze busy. To się sprężmy. Łańcuch przecięty. Okej, okay, to znaczy, że nie jesteśmy tu pierwsi. Tak, póki Marlow i Talbot myślą, że nie żyjemy. Mamy przewagę zaskoczenia. Nie zmarnujmy jej. Dobra. Więc wchodzimy? Której misji nie lubiłeś? Trzymają Chloe. O ile ich trzymają? Szklanka w połowie pełna? Po prostu nie wyglądają mi na takich, co biorą zakładników. Może załóżmy póki co optymistyczny scenariusz, dobra? Uratujemy Cuttera i Chloe, a potem we czwórkę wymkniemy się. Jasne. Ulotnimy się jak sen złoty. Ej, może się uda. Aha. Misja ósma, rozdział ósmy, przepraszam, Cytadela. Tędy nie przejdziemy, zamknięte. Ale tu jest wejście. Tędy. Ty to sprawdź, ja tu poczekam. Dobra, poczekaj tu. Dobra, Sali, czysto, chodź. Kurde, ale zamek epicki, patrzcie. Miasteczko. Wejdę na górę i sprawdzę, czy jest bezpiecznie. Dobra. Hey. Albo i nie. I czy jest? Nie, ale było gorąco. Ile już gram? No już końcówka odcinka. Idealnie, tak sobie zasiadłem tutaj. O cholera, już? To, co się dzieje w środku, tego mi brakowało. Zobaczycie w kolejnym odcinku, więc dziękuję bardzo serdecznie tym, którzy oglądają na YouTubie. Tak jak mówiłem, będę starał się trzymać tych godzinnych materiałów i widzimy się kolejnym razem od poniedziałku do piątku, jak zawsze o 8 rano w serii Uncharted.